Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek Sornad, Radio Gol. Ostatnio pojawił się na kanale vlog z wyjazdu na mecz autorstwa Michała Sochalskiego, więc pomyślałem, że dziś zrobię coś w podobnym stylu. Mamy 15 dzień marca, piątek 2024 rok, rzecz jasna. No i dziś, jak widać po mojej smyczce, wybieramy się do Lubina na mecz Zagłębia ze Stalą Mielec. Jest godzina 14:48, może tego nie będzie widać, ale mogę potwierdzić. No i najwyższy czas zbierać się, bo mecz za nieco ponad 3 godziny. Mamy tutaj torbę z wszystkim do komentarzu. Może nie będę też zdradzał wszystkich kulis, jak przygotowuję się do meczu, tak jak zrobił to Michał. Ale myślę, że będzie fajny mecz i też będzie dla Państwa, dla Was to ciekawe do oglądania. Także lecę na autobus do Lubina i widzimy się pod KGHM Zagłębia Arena. No już jesteśmy pod KGHM Zagłębie Areną, jest to około godziny 16:30, tak więc kierujemy się do wejścia na sektor prasowy. Tutaj oczywiście stara giełda, niedaleko droga krajowa numer 3. Tam jest przystanek, z którego wysiadałem, przejście podziemne. No i stadion w pełnej krasie. Po mojej prawej parking VIP, również wóz Ekstraklasa Life Park, a my idziemy w lewą stronę. Doskonale! I ostatnie pytanie, wychodzi od nas gadżeta. 20, proszę bardzo, dla Ciebie. Jak widać, w lekkim remoncie. Tutaj też strefa zabaw, taka dla dzieci. A nasz sektor znajduje się tak naprawdę za tą wielką ścianą. Idziemy na dół, szybka rewizja pewnie przez ochronę. Wchodzimy na sektor. Transmisja zaplanowana, składy gotowe, stal w rozgrzewce, konkretnie Mateusz Kuchalski. Otwarcie 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, 15 dzień marca, piątek, Lubin, KGHM, Zagłębie Arena. Miedziowi przy zachodzie słońca podejmują Stal Mielec. Prosto z areny położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie dla Radia Gol nadaje Piotr Sornad. Przyjrzyjmy się jedenastką. Chodyna, podnosi się tumult, Chodyna wpada w pole karne. No, naprawdę świetną okazję miał przed momentem Tomasz Pieńko. Wystarczyło dołożyć tylko nogę, ale piłka minimalnie zagrana nie w tempo, nieco za plecy, można powiedzieć. Zdał się do gry Jaunzems. Jaunzems uderza nad poprzeczką, Łotysz. Teraz akcja, Wdowiak wpada w pole karne, Wdowiak zatrzymany przez Mateusza Matrasa. No z perspektywy tego spotkania, gdzie wiedzieliśmy o tym, że to spotkanie zamyka ten cykl 7 spotkań. Mam przerwę na prezentację, wygraliśmy 7 spotkań, wygraliśmy 6 spotkań, tak jak wszyscy, jedno zaległe z UKS-em. Tak się prezentuje stadion w wieczornej scenerii, a my udajemy się na autobus powrotny. Może jeszcze
skleję coś do końca, żeby dopełnić ten blok moimi przemyśleniami, jak już dotrę do Polkowic. Udało mi się wrócić do domu. No i co, krótkie podsumowanie tego meczu. 0-0, końcowy wynik. 18 strzałów Zagłębia, 7 celnych, 9 strzałów Stali, 3 w światło bramki. Można powiedzieć, że Zagłębie w pierwszej połowie było drużyną lepszą. No i może pozostać pewien niedosyt. Ja się też podpisuję pod słowami Waldemara Fornalika. No i co? Myślę, że fajny jakby wypad. Też udało mi się zrobić foteczkę z popularnym Rokiem, czyli Mateuszem Rokuszewskim, komentatorem Kanał Plus. Z przeszłością między innymi weszło. Był też Robert Skrzyński. Nie nagrywałem obu panów, bo siedzieli tak naprawdę dwa stanowiska ode mnie. Też jeden chyba z dziennikarzy Radia Wrocław. Wydaje mi się, jeszcze był słyszalny pewnie na transmisji, bo no miałem po prostu ustąpić mu troszeczkę miejsca. Koniec końców, fajne rozpoczęcie weekendu. Jeszcze tych emocji związanych z Ekstraklasą nam przybędzie. Derby Poznania również bardzo ciekawe, już nie w moim wykonaniu, a Adama Kowalewicza serdecznie pozdrawiam. No i pewnie takich materiałów vlogowych będzie na naszym kanale pojawiało się zdecydowanie więcej, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, jeżeli podobał się Wam ten materiał. Żegnam się. Cześć!